Siema, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Już w sumie drugi w Wigilię w 2021 roku. Przychodzę dzisiaj do was z takim jakby przejściem się po hodowli królików wigilijnym. Dzisiaj królikom damy tak ogólnie. Króliki codziennie dostają siano, to mają cały czas dostęp do tego siana. No chyba wiadomo, że się skończy w jakiejś klatce, no to wtedy muszą poczekać tam, póki do nich nie przyjdę, ale praktycznie codziennie dostają siano i dostają codziennie albo owsa. Tutaj mam tego owsa albo buraki. I raz dostają owsa z sianem, raz buraki z sianem i im to daję. A dzisiaj po prostu w ramach Wigilii dam im tutaj owsa, buraki, tutaj siana przywiozłem trochę w taczce. Nie wiem, czy tego to widzicie na kamerze. Tak, troszkę widzicie. Śnieg cały czas pada, już trochę go spadło. Myślę, że tak, tam na tarasie u siebie widziałem, że z 40 cm. Co ja mówię, 40 cm. Z 10-15 cm, 40 to by było aż za dużo trochę, nie? No, tyle śniegu spadło. Króliki jeszcze pokażę wam tutaj. O, mają zamarzniętą wodę. Nie włożę tam nawet ręki. I będę musiał im dodać troszkę ciepła, im przyniosłem przed chwilą z domu. O, tutaj jest. No i ona jest trochę ciepła, żeby nie możecie dawać gorącej wody królikom, żeby rozmrozić pojdełka, gdyż mogą się po prostu poparzyć. Takiej letniej, myślę, tak około 10 stopni, coś takiego, że wam pokażę, ile teraz mamy stopni. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale jest około zera. Jeszcze o, jak już damy im tego siana, buraka oraz tego owsa, tutaj otworzę sobie klatkę, to jeszcze damy im słomy. Mają czysto, ja sprzątałem dwa dni temu, ale po prostu zapowiadają do nas, nie wiem jakim cudem, minus 18 stopni, a tutaj niektóre króliki no mają, ale nie za dużo, więc im dołożymy. No i dobra, widzimy się, jak już dam im owsa i tego buraka. No dobra, tutaj wam jeszcze pokażę. On ma trochę siana, ale mu jeszcze można dołożyć. Weźmiemy trochę. Tu mu włożymy. O. A, przemówisz do mnie ludzkim głosem, czy nie? Nie wiem, się okaże. Dobra. Trochę ma owsa, ale mu jeszcze dołożymy. Tylko u tego królika wam pokażę, jak tam nakładam. U reszty zrobię to poza kamerami. O. To odrzucimy. On się tutaj uwalił. Tak, jeszcze buraka dostaniesz. Damy mu tutaj takie dwa kawałki. No i dobra. Widzimy się, jak już będę dokładał im słomy. Dobra. Tutaj już sobie trochę słomy przywiozłem. Przesunę króliki leciutko. Jak widzicie, mało mają słomy, to po prostu mierzymy im, dościelimy trochę. Kurczę, ciężko mi się to, buraka mu przełożę, ciężko mi się to robi jedną ręką. I o, nie wiecie, wyścielone już jest. Damy to, buraka mają, zboża mają, tutaj siana mają. I co, widzimy się, jak już wszystkim królikom podokładam tej słomy i damy im jeszcze wody, więc zaraz się widzimy. Dobra, teraz im damy wody. Powiem wam, że to jest takie codzienne obowiązki, można powiedzieć. Podoli tutaj. Niedużo w nim wlewam. Bomby lecą, czyli tam pod wchodzi ta woda.
nie dużo problemu, bo i tak po prostu im tutaj zamarznie. Tutaj jeszcze trochę mają, ale to więcej jest lodu. Wleję im trochę. Trochę się ciężko to robi jedną ręką, ale dobra. Patrzmy. O. Trochę się tam napiją. Właśnie tak, wody mają trochę z buraka. Więc tam problemów jakiś tam nie będą miały, jakby dzisiaj na przykład wody nie miały, ale. O, tutaj też im wlejemy zaraz, co tam wejdzie pod lód, bo będzie jakaś tam pewnie. O, już wchodzi tutaj pod lód. Więc dobra. Tutaj z tej okazji bym chciał. Zanim doleję tej wody, nie? Chciałbym się z wami pożegnać. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze, pieniędzy, a tutaj wasze hodowle, o ile jakieś macie, można było utrzymać, siebie też, bo to też wiadomo, nie? Wesołego nowego roku 2022. Mam nadzieję, że troszkę dla mnie będzie lepszy, jeżeli chodzi o króliki. I co? Następny filmik pojawi się prawdopodobnie troszkę przed Sylwestrem. Opowiem wam trochę o królikach, co się z nimi dzieje w Sylwestra i ogólnie. Więc dobra, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.